RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A dziś piątek, znowu zła data w kalendarzu radia RDN Nowy Sącz. Ja będę Piotra Fortunę upominać do skutku. Trzeci dzień, a tak naprawdę siódmy dzień lipca, piątek, i przedweekendowe spotkanie dziś z Leszkiem Zegzą, marszałkiem województwa małopolskiego. Dzień dobry, witamy panie marszałku i prezesie Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Kilka jeszcze tytułów, to może już nie wymieniajmy. Hospicjum. O. Bardzo ważne. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Też bardzo ważne. Piątek dziś. No. Czy w taki dzień jak piątek pan myśli o takim dniu, który nastanie, no może jeszcze za kilka długich miesięcy, ale takim dniu jak wybory może samorządowe? Piątek to piękny dzień wakacyjny. To jest taki czas. To nie na takie tematy. To znaczy trochę się trzeba przygotowywać, ale tak naprawdę mówiąc szczerze i na poważnie, wybory to bardzo ważne, bardzo ważna rzecz, ale wybory to jest coś, do czego się człowiek przygotowuje całe życie. Inaczej mówiąc, ja nie uważam, żeby trzeba było jakąś ekstra aktywność podejmować, jak się zbliżają wybory. No oczywiście jakiś plakat powinien zawisnąć gdzieś w jakimś portalu społecznościowym. Trzeba o sobie przypomnieć, powiedzieć, że się startuje, ale no, w moim konkretnie wypadku po tych 27 latach pracy w samorządzie na różnych miejscach i w różnych stanowiskach to jest po prostu jest jakieś bilansowanie całości, tak? I raczej w takim duchu. Oczywiście zmieniają się tendencje, oczekiwania społeczne, czasem jest zapotrzebowanie na nowe twarze, to są normalne rzeczy, no ale co, ja na to już nic nie poradzę. Ja mogę tylko powiedzieć, róbmy swoje. Powtarzając Wojtka Młynarskiego, staram się to robić od wielu, wielu lat, najlepiej jak potrafię i tyle. I te wybory samorządowe same przyjdą i same przejdą. W pana przypadku, panie marszałku, to imię i nazwisko znane, więc jakby samego Leszka Zegzy nie trzeba reklamować jak najbardziej, ale zawsze gdzieś z tego, co kojarzę, przy okazji kilku wyborów wstecz też były i plakaty, i billboardy, i spoty. Wiadomo, że bez tego to w dzisiejszych czasach się nie obędzie. Trzeba będzie wykorzystać potencjał i tego radia. O, to oczywiście. Będziemy na pewno w przygotowaniu do wyborów samorządowych uczestniczyć i też o wszystkich poczynaniach politycznych na bieżąco informować. Ale też nie wierzę, że nie ma takich gorączkowych przygotowań. No może jeszcze nie są gorączkowe, ale na pewno już pewne działania są ukierunkowane jednak pod te wybory. No, są pewne sygnały dotyczące zmiany w ordynacjach wyborczych, bo zapowiadają ekipa obecnie rządząca. Ja tam nie mam wielkiego zaufania do tego, czy to pójdą w dobrym kierunku te zmiany, bo one będą raczej pod siebie robione. Ale to jest też już jakby temat rzeka, jeszcze ten temat się nie zakończył. Ale pojawiają się na przykład takie dyskusje. Myśmy zawsze jako Platforma Obywatelska i w ogóle jako samorządowcy tośmy gromadzili swoje siły i bardzo często było tak, że ktoś to startował na prezydenta, czy burmistrza, czy wójta, jednocześnie startował na radnego, albo startował na radnego wojewódzkiego, a oprócz tego startował na burmistrza u siebie. Zapowiadane są sygnały, takie wychodzą już takie przecieki konkretniejsze, że nie będzie można w dwóch miejscach startować, tylko będzie jedno, to oczywiście ograniczy. Ale jest szansa na to, że te zmiany wejdą przed wyborami samorządowymi, czy to już będą te całościowe zmiany w ordynacji wyborczej, które jednak po tych wyborach zostaną wprowadzone? Nie mam złudzeń żadnych, że to będzie nie przed wyborami. Tak, to będzie wszystko przed wyborami i to nam pewnie trochę skomplikuje, bo myśmy tą grupę samorządowców dosyć mocno mieli. Tworzenie list będzie jakimś problemem, prawda? Znaczy problemem, no jakimś utrudnieniem. Oczywiście sobie z tym poradzimy, no ale niemniej jednak to mogą być takie działania, które inaczej nas będą ustawiały niż do tej pory. Zobaczymy. Co zamierza zrobić Platforma Obywatelska, panie marszałku, żeby obywatel Polak głosujący na Prawo i Sprawiedliwość, bo został przekonany wizją i obietnicą 500+, ta obietnica została spełniona. Co wy zrobicie, żeby to przebić?
A ja myślę, że nie trzeba niczym przebijać, bo rozdawanie pieniędzy to nie żadna sztuka, nie żadna filozofia. No, po prostu... Ale jeśli pan to wytłumaczy wieloosobowej rodzinie, która bardzo się cieszy z faktu, ja się cieszę też że... 500+. To nie jest, że ja to kontestuję, tylko mówię, że to nie jest żadna filozofia w sensie jakiegoś rozwiązań strategicznych, systemowych, społecznych. Ale no, ci ludzie, którzy mają 500+, na pewno będą znowu głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Że ja uważam, że Platformie Obywatelskiej potrzebna jest powrót do korzeni. Czyli do czego? Czyli do obywatelskości. Znaczy, ja uważam, że naszą siłą zawsze zresztą to było, że to był niby zarzut w stosunku do Platformy. Uważam, że to była siła, szerokie skrzydła od lewej do prawej, czyli wszyscy obywatele, którzy chcą być aktywni, wszystkie stowarzyszenia, organizacje, które chcą coś robić, niezależnie, nieupolitycznione, niezależne od układu władzy centralnej, oni powinni wszyscy być przygarnięci przez nas i to powinna być nasza siła. I to, to stanęło u podstaw powołania Platformy Obywatelskiej. Stąd ona się nazywa Platforma Obywatelska. Jak dosłownie to zobaczymy znaczenie tych słów. Platforma i dla obywateli. No? I do tego trzeba wrócić. Szczególnie w samorządzie. Wydaje mi się, że są takie sygnały, że nie będzie można wystawiać do wyborów właśnie stowarzyszeń, organizacji, tylko że to będą wszystko partyjne rzeczy. To jest oczywiście też moim zdaniem nie najlepsze rozwiązanie. To mówię nie najlepsze, to mówię najdelikatniej jak mogę. Po prostu rozwiązanie złe. Dlatego, że państwo demokratyczne, i to jest główny mój zarzut w stosunku również do Prawa i Sprawiedliwości. Państwo demokratyczne to jest państwo składające się z całej gamy autonomicznych organizacji, które wzajemnie od siebie są uniezależnione. Czyli samorządy są uniezależnione. A w tym momencie dzieje się tak, że wszystko jakby jest od ciebie wszystko zależne. Staje się trochę polityczne. Wszystko, po prostu u nas wszystko jest scentralizowane, wszystko ma być pod kontrolą państwa. Państwo jest w ogóle jakimś dominantem, najważniejszym i w ogóle, a moim zdaniem nie. Demokracja to przede wszystkim obywatel i jego autonomia, i jego poczucie wolności, przestrzeni do własnego działania, do realizacji własnych pasji. I jak pani mnie pyta, co my mamy zrobić przed wyborami samorządowymi, to właśnie to, powrócić do korzeni, powiedzieć tak, z nami po prostu będziecie czuli się autonomiczni, będziecie mogli podejmować swoje działania, swoje aktywności bez ograniczeń. Czyli będziecie mogli robić to, czego teraz robić nie możecie. I to albo wystarczy? Co kochacie. Może nie, co nie możecie, co kochacie po prostu. To wystarczy? To przekona naród? Druga rzecz, pokazywanie, że tak naprawdę my jako samorządowcy związani z tą formacją od wielu, wielu lat się sprawdziliśmy i weryfikowaliśmy się poprzez nasze działania, bo te nasze miasteczka, wsie i te nasze przestrzenie powiatowe i wojewódzkie, one wszystkie po prostu zostały zweryfikowane pozytywnie. Nam szukano przez całe miesiące coś, co można by nam zarzucić jako niegospodarność, jako jakieś rzeczy, CBA siedziało znaleziono? I tak dalej. Nic nie znaleziono. Na razie to wszystko są takie jakieś śmieszne pomyłki. Więc moim zdaniem tym się trzeba bronić. No, nie bronić, tylko pokazywać. No, po prostu przez lata robiliśmy dobre rzeczy, będziemy dalej je robili i chcemy, żebyśmy to robili wspólnie. Co Platforma powie Polakom, kiedy będą pytać się przed wyborami, czy będzie 500+, jeśli wygracie wybory? Nie, to dzisiaj w ogóle, moim zdaniem, w ogóle to jest nie do cofnięcia. To, już nigdy. To już tak będzie. A to wydaje mi się, że bardziej jest, zresztą to widać już w działaniach, które podejmują obecna ekipa rządząca centralnie. Widać wyraźnie, że już zaczyna brakować trochę pieniążków, już te socjalne oczekiwania różnych grup społecznych, jakby ratownicy medyczni, to taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, nie są spełniane. No bo ileż można, no budżet też nie jest z gumy. Nie da się go rozciągnąć. No, chyba się zacznie tylko wyrywać pieniądze, ale to wtedy już jest katastrofa gwarantowana na 1000%, że z tego nic nie będzie. Natomiast ja jeszcze wrócę na chwilę bo ja nie chcę też tylko mówić o wielkiej polityce, bo nie od tego jestem. Ja po prostu jestem samorządowcem z krwi i kości. I myślę, że na przykład my jako władze województwa małopolskiego, jako zarząd województwa małopolskiego, sejmik pokazujemy i realizujemy szereg fantastycznych pomysłów. No, choćby te ścieżki rowerowe, które ma 1000 kilometrów powstać w ciągu najbliższych 2 lat.
To się widzi, fakt. Wczoraj dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg był moim gościem w porannym programie Radia RDN Nowy Sącz. Próbowaliśmy porównać ilość ścieżek rowerowych w mieście Nowym Sączu, a ilość ścieżek rowerowych w ościennych, choćby gminat, już nawet nie mówię o patrzeniu przez pryzmat całego województwa. Ja myślę, że się pan domyśla, panie marszałku, że jednak rowerzyści po Nowym Sączu mało chętnie jeżdżą. Mało jeżdżą, tak. I na pewno to też jest zadanie dla rządzących tym miastem, że w stronę rowerzystów również trzeba się pokłonić i to nisko. My trochę miastu pomożemy, bo my budujemy właściwie od tego roku. Zaczniemy tak budować fizycznie, bo teraz zaprojektuj i wybuduj, jest przetarg ogłoszony. My od Wielogłów, czyli tam, aż do Starego Sącza, a właściwie tak naprawdę to do Muszyny, tylko że tam będzie z innych pieniędzy realizowane, ale od Wielogłów wybudujemy piękną, niezależną trasę rowerową wzdłuż Dunajca z dwoma przejściami, jedno przez Kamienicę, drugie przez Dunajec. I to już nie będzie taka filozofia jak jazda po Nowym Sączu, czyli kawałek ścieżki rowerowej, ulica, następny kawałek ścieżki rowerowej. Nie, to już będzie ciąg. Wsiadamy na rower bezpiecznie z całą rodziną. Piękny ciąg, i nie po ulicy wzdłuż nie drogi jeździć. Krajowej, tylko wzdłuż Dunajca. To będzie naprawdę coś pięknego. To przyciągnie ludzi z całej Polski. To pójdzie na konto miasta. I pewnie nie tylko. Miasto będzie mówiło, że znów ma ścieżki rowerowe, ale to nie miasto wybuduje, tylko województwo. Panie marszałku, goni nasz czas, a jeszcze mam kilka pytań. Co z pociągami na wakacje? Jakaś super oferta dla sądeczan, jeśli chodzi o PKP? Nie, nic ekstra, nie przygotowujemy, w sensie nawet powiedziałbym, że mamy pewnego rodzaju kłopot, nie samym Nowym Sączu i na Sądeczyźnie, ale kolej zapowiada remonty torów w pobliżu Krakowa i to trochę wydłuży nam, będzie powiedzieć, przesiadki. Czas dojazdu. Czas dojazdu. Natomiast dzisiaj koncentrujemy się, we wrześniu będzie zmiana, bo na dzisiaj na trasie Krynica Nowy Sącz mamy bardzo niską frekwencję. To mogę i to już jest policzone. To już jest policzone. Oczywiście tam, ja oczywiście upominam się w przewozach w kolei małopolskiej, też tutaj chcę jasno powiedzieć, żeby poprawić godziny przejazdu, bo tu mamy problem, że za wcześnie te pociągi jeżdżą. Z Nowego Sącza do Krakowa, 3:57 to są koleje małopolskie. Ale to wynika z zupełnie czegoś innego. To nie jest oferta dla, tak naprawdę uczciwie mówię, dla mieszkańców, to jest dla kolejarzy. I dla tych, którzy po prostu dojeżdżają do pracy. Tak? Najzwyczajniej w świecie. Tak? Że oni, a co z tymi, którzy chcą pociągiem podróżować? No nie, ale później też są podróżować. To nie jest tak, że jest 6:57, bodajże 7:57 z tych pociągów, kilka późniejszych jest dla tak zwanych normalnych. Ale cały czas jednak ta teoria, tu akurat czytam maila od jednego z słuchaczy o tym, że wciąż ten region sądecki jest wykluczony komunikacyjnie. I jak ludzie mają jeździć pociągami, skoro oferta jest tak uboga pod względem częstotliwości połączeń. Ale nie będzie wykluczony, jeśli wybudują, co zapowiadają, tak buńczucznie zapowiada obecna ekipa, nową linię kolejową podłęże Piekiełko, kiedy skróci się przejazd do Krakowa do godziny, tak? To wtedy rzeczywiście to będzie... Ale to znowu jest perspektywa kilku najbliższych lat. Tak, ale póki co mamy taką perspektywę, że autobus jest konkurencyjny w stosunku do kolei. Każdy po prostu, po pierwsze szybkość, no bo co tu wiele mówić? Dwie po godziny drugie, to jest zupełnie co innego. Wiadomo, że to też jest argument. To są oczywiste rzeczy. No my to naprawdę nie chcę tutaj w tej chwili to powiedzieć. Dodajemy gigantyczne pieniądze do funkcjonowania kolei. To słuchacz pisze, że jesteśmy wykluczeni, ale jakby on sobie uświadomił, ile pieniędzy jest wkładanych, to my byśmy tych ludzi, którzy jeżdżą tymi kolejami, to byśmy mogli taksówką zawozić do Krakowa i byłoby i pewnie taniej, by wyszło taniej. To skoro taniej, nie ma jakiejś specjalnej oferty przygotowanej na wakacje, to czy jednak ci miłośnicy kolei i pasażerowie mogą liczyć na to, że coś tam się zmieni od września? Przede wszystkim tak, to będziemy analizowali i tutaj będę starał się absolutnie poprawić kalendarz, ale trzeba pamiętać, że oprócz tego jeszcze fundujemy atrakcję, czyli pociąg retro. Bo to przecież nie Stowarzyszenie Kolejowe oczywiście to realizuje, ale my naprawdę dajemy na to sporo pieniędzy, konkretnie
prawie 500 000 złotych dajemy na to, żeby te pociągi jeździły. Jeśli pani mnie pyta o ofertę dla na wakacje, sezon letni, no to wsiadajcie w metro, jedźcie wspaniałą jak najbardziej. Trasą to jest akurat do Chabówki z powrotem. I to można się świetnie zabawić, zresztą nie tylko na tej trasie, bo także do Goldis będzie prowadzony, w stronę Jasła będzie pociąg letro. Więc to jest oferta dla turystów i na sezon letni. I w takim razie, czego panu życzyć, panie marszałku, w taki dzień jak dziś? Piątek, 7 dzień lipca, na te wakacje. Żebym jutro mógł, żeby się jednak okazało, że jutro mam wolny dzień i że mogę pójść sobie na spacer, na dłuższą wycieczkę pieszą. Z psem pewnie. Z psem. Leszek Zegza, marszałek województwa małopolskiego, między innymi moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo za spotkanie i do usłyszenia przy kolejnej okazji. Wszystkiego dobrego dla miasta na 725-lecie. O, i super. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.